Ostro. Czerniak. Wygląda mi to na czerniaka skóry, czyli pewnie rak skóry. Mojej przyjaciółki siostra zmarła na czerniaka. Wystraszyłbym się pewnie. Powiedział, o fuck! No, myślał, że to jakaś choroba jest. Zmartwiłbym się i poszedł do lekarza. No, natychmiast do lekarza. No, przestraszyłbym się na pewno. Ja bym najpierw krzyczał. Pewnie też bym się kogoś zapytała, czy to może być niebezpieczne, bo tutaj te krawędzie są jakieś niewyraźne. No, że to może być nowotwór. Nie wiem. Rodzaj raka. Nie wiem bardzo, ale wiem, że to jest rak. To jest ta choroba, która tam przez te znamiona, tak zwane pieprzyki, tak? Skórna zmiana, która może być nowotworem skóry. To, że po czerniaku można mieć raka, coś mniej więcej coś w tym stylu. Czerniak powoduje raka. Myślę, że tak, tym bardziej, że gdzieś tam znam doskonale wszystkie moje pieprzyki na ciele, więc jakbym zobaczyła jakiś inny, to na pewno bym zareagowała, no. Na skórze robi się czarna plamka. Właśnie powiększające się i wokół plamy, to co laik może powiedzieć. Tak, jeżeli właśnie nie ma włosków, to podobno jest jeszcze gorzej. Ja bym go pokazała lekarzowi po prostu. Jak zobaczyłam to aż mi się tam w środku coś zagotowało. Nie wiem. Chyba czerniak ma takie nieregularne kształty i jest taki ciemny. No tak, chyba czerniak jest trochę większy przede wszystkim. Wygląda mi to na coś niebezpiecznego. Widać, że to nie jest na przykład zwykły pieprzyk, tylko jakaś bardziej rozwinięta struktura. Nie wiem sam, ale kiedyś tam po jakichś wakacjach, jak byłem, coś się pojawiło, po prostu poszedłem do dermatologa, no ale na szczęście okazało się to nic tam groźnego. Moja mama miała takie pieprzyki i je usuwała, ja też miałam jeden i usuwałam i jestem pod kontrolą właśnie. Solarium nie, zdecydowanie, bo jak jest dużo znamion na ciele i ochrona przed słońcem, to znaczy no duży filtr, jeśli chodzi o lato. No to znaczy używam latem filtrów 50. Właśnie używam tych kremów i ewentualnie patrzę po opalaniu, czy nie ma nic takiego. Słonieć ciało chyba, przede wszystkim, no jakieś filtry, etc. Jak mam coś takiego powiedzianego, to plastrem zaklejam na słońcu i już, no. Ja mam dużo znamion, tak, i gdy jest słońce, to po prostu staram się na nie nie wychodzić i nie narażać tych miejsc, w których po prostu mam tych znamion więcej i żeby po prostu, no nie przeobraziło się to coś takiego jak to. Z córką badamy się cały czas, bo takie znamiona, co prawda niewielkie, ale co roku córka przechodzi badania kontrolne. Trzeba tu po prostu w początkowej fazie reagować na to. Tak, czy się nie pojawiają nowe. I u moich dzieci tak samo. Staram się jakoś obserwować swoje ciało. W moim wieku? Pan myślisz, że jest przyjemne? Obserwowałem, ale nigdy jakoś tak nie znalazłem czegoś takiego na szczęście bolesnego, czy coś podobnego do tego na zdjęciu. No nie widzę, gdyby były, to bym spytała moją lekarkę stałą. Ja jestem pod całą opieką. Systematycznie w każdym bądź razie. Mam bardzo dużo pieprzyków, więc od dziecka cały czas jestem bombardowana ze strony moich rodziców prośbami o to, żeby cały czas to kontrolować. Staram się po prostu jakoś to obserwować, no ponieważ no boję się trochę, tak? Te, co siedzą na solarium na okrągło. Nie wiem, kto jest najbardziej, no. Nie wiem, kto jest najbardziej. Ale obstawiam na kobiety. My zawsze mamy najgorzej. Ludzie, którzy często się opalają, blondyni i taka jaśniejsza karnacja i no, ci, co kosztują solarium oczywiście. Pewnie osoby o jasnej karnacji, jakiś, nie wiem, pewnie ludzi, na pewno ludzi. No to chyba każdy w sumie. Blondyni z białą skórą, czyli ze Skandynawii. Przypuszczam, że ludzie koło 50 i wyżej, i ci, którzy się mocno opalają, chodzą do solarium. Osoby starsze, osoby, które dużo przebywają na słońcu. Geny, no jeżeli genetycznie jest ktoś w jakiś sposób uwarunkowany, że w rodzinie coś takiego było, no to trzeba się chronić.
Na pewno nadmierna dawka słońca, to słyszałem. I niedostateczna ochrona przed promieniowaniem UV. Opalanie? Bo słońce wywołuje coś takiego. No słyszałem, że jest nadmierne opalanie się. Na pewno jest opalenie, bo palenie to powoduje każdego możliwego raka. Właśnie chyba wydaje mi się, że czynniki genetyczne też również mają wpływ. Ja mam takie pieprzyki na skórze i one są spoko, ale bardzo często ma się pieprzyki, które mają taką jakby większą fakturę, są wypukłe. I takich pieprzyków wiem, że nie powinnyśmy wystawiać na słońce po prostu. Chodzę regularnie, żeby to sprawdzać, więc jeśli coś takiego się pojawi, trzeba po prostu zrobić badanie, pobrać próbkę i sprawdzić, czy nie ma tam nic złośliwego. Jak jest coś takiego, idę do lekarza. Nawet miałam coś usuwane takiego parę lat temu na plecach. No jeśli pojawia się nowy pieprzyk na ciele i ma bardzo nieregularny kształt, to wypadałoby go zbadać, bo może być to czerniak. Nie miałem takich problemów. Ja raz, ale było podejrzenie o kleszcza, więc poszedłem. Raz na jakiś czas, no wypadałoby to zrobić, tak? Ja już miałem badania w tym kierunku, więc już powiedziałbym, gdzie się udać, no. Do dermatologa bym poszedł przede wszystkim, żeby powiedział fachowiec, co o tym sądzi. Pewnie zgłosiłbym się do lekarza pierwszego kontaktu, żeby po prostu on to obejrzał i, nie wiem, ocenił, co można z tym dalej zrobić. Do dermatologa. Dermatolog ma takie specjalne urządzenie. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Zależy w sumie gdzie. Bo jeżeli byłby na piersi, no to myślę, że poszłabym do ginekologa. A jeżeli bym miała gdziekolwiek, to po prostu do jakiegoś lekarza rodzinnego i myślę, że on by mnie dalej tam przekierował? Najpierw pierwszego kontaktu oczywiście, a potem dermatolog, onkolog. No co innego może być? Do dermatologa. Najpierw do mamy, niech to radzi. A potem pewnie do jakiegoś dermatologa. A lekarz pierwszego kontaktu później, jak to on do lekarza pierwszego kontaktu, on później by skierował tam kogoś innego, czy do dermatologa, czy... O ile byśmy się dostali w terminie.